Jesteśmy na ulicy Królowej Jadwigi. Za chwilkę na światłach skręcimy w prawo, tak zwane aleje. Droga ta została niedawno oddana do użytku, dlatego też z pewnością na egzaminach państwowych egzaminatorzy będą bardzo często przyjeżdżali właśnie w to miejsce. Proszę zwrócić uwagę na ścieżki rowerowe, które ciągną się wzdłuż całej drogi. Należy pamiętać o tym, że rowerzyści na takiej ścieżce zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdami. Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu będziemy zawracali. Jeżeli usłyszymy takie polecenie, proszę pamiętać, że nie możemy wjechać w miejsce, w którym będzie to zabronione znakami zakaz wjazdu, taki, który przed chwilką minęliśmy z lewej strony. Dlatego też przejeżdżamy takie skrzyżowanie i czekamy, aż będzie możliwość zawrócenia. Droga ta jeszcze nie jest w 100% oddana do użytku, dlatego w najbliższym możliwym miejscu zawracamy. Oczywiście ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej strony i należy również pamiętać o kierunkowskazie, oczywiście w lewo. Całkiem prawdopodobne, że egzaminatorzy będą chcieli zaparkować równolegle z prawej strony. Oczywiście będzie to możliwe ze względu na to, że przez całą długość ścieżki rowerowej przebiegają linie przerywane. Natomiast w takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że rowerzyści mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami. Przez skrzyżowanie jedziemy prosto. Proszę zwrócić uwagę, tutaj występuje dosyć małe wzniesienie, dlatego też polecam ruszyć z wykorzystaniem hamulca ręcznego.